Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Myśleć jak przedsiębiorca. Ja podążam do Torunia dzisiaj, ponieważ mam tam spotkanie z osobą, która w poprzednim odcinku wywołała burzę wręcz. No, szereg kontrowersji, niemniej jednak dyskusja była na tyle ożywiona w komentarzach, że pomyślałem sobie, że warto się spotkać raz jeszcze z tą osobą i porozmawiać o innych tematach, równie ważnych dla przedsiębiorców, którzy mają swoje biznesy, którzy mają dzieci na przykład, oraz którzy również też czasami chorują na przykład. I mam kolejne spotkanie dzisiaj z panem Janem Potockim, prezydentem drugiej RP na uchodźstwie. Zobaczymy, spytamy się dzisiaj, jakie pan prezydent ma pomysły na rozwiązanie tych właśnie problemów. Do zobaczenia już za chwilę. Witam ponownie. Witam. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że spotkaliśmy się ponownie, ponieważ nasz poprzedni program wzbudził bardzo jakąś taką ożywioną dyskusję. Muszę panu powiedzieć, że no, ilość komentarzy zaskoczyła mnie niesamowicie. Z jakością tych komentarzy bywało różnie, ale dostałem kilka pytań, które poproszono mnie, abym zadał. O trzech rzeczach bardzo bym chciał dzisiaj porozmawiać. Pierwsza sprawa to jest bunt górali. W związku z zamykaniem ich firm, hoteli, restauracji i tak dalej, oni nie mogli zarabiać na turystyce, na tym, na czym zawsze zarabiali. Powstało takie góralskie weto. No i pytanie, jaki jest skutek w ogóle tego buntu? Czy to się w ogóle udało? Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie i cieszę się, że ten program Państwu się podobał. Pierwsza część, dzisiaj mamy ponowne spotkanie. Ale wracając do pytania, co ten bunt przyniósł? Tak naprawdę nic. Ponieważ pan Pitoń był organizatorem, rodowity góral, to co wiem, to nie jest rodowitym góralem, nie ma nic wspólnego, jest architektem, ale to jest jego prywatna sprawa. Proszę Państwa, buntu nie może być w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że naród wybrał to, co mamy dzisiaj. Czyli naród poparł tą organizację antypolską, która dzisiaj włada Polską i maltretuje przedsiębiorców. Dlaczego będzie teraz kolejny aut? Ponieważ, to co powiedział Morawiecki, no nie wszystkie zakłady się podporządkowały, gastronomiczne, etc., etc. To znaczy, że przetrwały. I to jest nie na rękę, bo chodzi o to, aby nie było żadnych zakładów restauracyjnych, prywatnych hoteli. Państwo to wszystko wykupi za 20%. I tutaj co górale otrzymali w zamian za to? Nic. Dosłownie nic, za wyjątkiem mandatów, które były nakładane, zresztą niezgodnie z prawem, niezgodnie z konstytucją, nawet pana Kwaśniewskiego. Ja wielokrotnie mówiłem do górali również, abyśmy zjednoczyli się i poszli w sposób legalny i konstytucyjny. Proszę Państwa, na podstawie Konstytucji z 23 kwietnia 1935 roku mamy inne możliwości. Mnie i tejże Konstytucji, która jest ważna dzisiaj w Polsce, bo jak Państwo wiecie, Konstytucja pana Kwaśniewskiego jest niereprezentatywna. I to mówi wszystko za siebie w bardzo jasny sposób i obrazowo. Dlatego też będziemy nadawać patronaty na podstawie Konstytucji 1935 roku. I żadna władza w III RP, bo to jest, proszę Państwa, Rzeczypospolita Polska Ludowa. To jest nadal ludowa. Oni wycięli to ostatnie słowo, ludowa, żeby ludziom zamazać oczy. Ale tak naprawdę nadal nazywamy się Rzeczypospolitą Ludową. Polską Ludową. To nadal będzie, bo musi być. Dlaczego musi być? Dlatego, że nikt nie chce dopuścić
do rzeczywistej prawdy. Prawdy po roku 89, a w szczególności chodzi tutaj o podpisany wspólny dokument, co zostało uradzone na niekorzyść narodu polskiego. I ten bunt górali nie miał racji bytu. Zresztą, proszę Państwa, zobaczcie, co osiągnęli. Nic nie osiągnęli. Nic nie osiągnęli kompletnie. Ale wielki sukces, że był bunt. No to chciałem się spytać, czy w ogóle Polacy, czy inni przedsiębiorcy mogliby wziąć przykład z tego góralskiego weta. No bo też było jakieś weto kaszubskie i tak dalej. Jak by można było zrobić to lepiej? Proszę Państwa, można zrobić to w jednym kiwnięciem palcem. Wszystkie zakłady gastronomiczne, bo teraz będą i tak zamknięte, żeby dobić, prawda? Jak to oni mówią, trzeba dorżnąć ich do końca. Pod patronatem II Rzeczpospolitej Polskiej i jej konstytucją mam prawo i obowiązek wydawać im dokumenty na tą okoliczność. I co jest najciekawsze, ani Urząd Skarbowy, ani sanepid, ani policja nie ma prawa wejść. Szanowni Państwo, czy Wy tego nie rozumiecie? Nie rozumiecie, że jesteście nabijani w karafkę i się z tego cieszycie? No przecież to jest skandal. To jest skandal. Jak można zamknąć źródło dochodu? Przecież ci ludzie mają kredyty. Te kredyty są niepospłacane. No więc później, bo jest taka biznes rządu pisowskiego, który wykupuje tego typu hotele, restauracje i wszystko, co można wykupić, żeby zlikwidować. Ponieważ polityka Prawa i Sprawiedliwości jest jednoznaczna. Jest to polityka bierutowska. Polacy, Wy tego nie widzicie? Nie, Wy to widzicie, tylko nie chcecie zrozumieć. No ale to każdy kowalem swojego szczęścia jest. Bo mamy dwa, w pewnym sensie, dwa rodzaje przedsiębiorców. Ci przedsiębiorcy, którzy skorzystali z tych pieniędzy, które dał im rząd, i ci, którzy nie skorzystali. I teraz pytanie, co mogą zrobić ci, którzy skorzystali, bo oni mają chyba trochę ręce związane, ale też są tacy przedsiębiorcy, którzy nie mogli skorzystać, może nawet i lepiej, że nie mogli skorzystać, albo w ogóle nie chcieli skorzystać z tego, ale chcą się dalej rozwijać. I teraz, co mogą zrobić jedni, a co drudzy? Proszę Państwa i szanowny panie redaktorze, tak naprawdę dostali po parę tysięcy złotych, żeby ich związać, jeszcze bardziej zniewolić. To był chwyt poniżej pasa. Ja wiedziałem, że niektórzy się oni myśleli, że mają to za darmo. Nie, nie ma, bo nie ma nic za darmo. Oni musieli płacić pensji. Teraz warto się zapytać tych, którzy skorzystali z tego dobrodziejstwa Prawa i Sprawiedliwości. Okazało się, że mają założyli sobie pętlę na szyję, bo nie mogli zwolnić pracowników, musieli płacić, dostali tam raz po parę groszy. To są śmieszne pieniądze w ogóle, po 5 tysięcy złotych. Jak oni, czy jest w ogóle szansa, według Pana, żeby oni z tego wyszli? Jest szansa. To co powinni zrobić konkretnie? Przede wszystkim powinni się skontaktować z II Rzeczpospolitą Polską, z prezydentem, z Kancelarią Prezydenta w Warszawie, przyjechać na rozmowę, ja im to wyjaśnię pod kątem prawnym i konstytucyjnym. Przecież ci duzi przedsiębiorcy mają prawników. Dziwię się, że prawnicy im tego nie chcą wskazać. Aha. No a dlaczego właśnie? Bo to jest ciekawe. Dlaczego prawnicy, wiedząc o tym, bo słyszałem takie opinie, że jest to niekonstytucyjne, jest to niezgodne z prawem, jakoś nie są skłonni tak, o tym walczyć o przedsiębiorców. Oczywiście. O tym powiedział Rockefeller. To jest w jednym z moich nagrań jego wypowiedź. Otóż, szanowni Państwo, adwokaci i sądy to są własnością Państwa, tych Panów innych, prawda? Innej wiary wyznaniowej. Za nasze pieniądze, za pieniądze podatników. Oni biorą wielkie haracze, ale... Ale wszyscy prawnicy, nawet mi się w to wierzyć nie chce. No są tacy prawnicy, którzy jakoś przed tą całą sytuacją jakoś radzili sobie, nie wiem, walczyli o tych przedsiębiorców. A teraz nabrali jakby wody w usta. Bardzo mało jest takich prawników, bardzo mało. Są to prawnicy korporacyjni. Proszę pamiętać, korporacja będzie zawsze przeciwko swojemu klientowi. Ale są kancelarie przecież, tak, które obsługują małe, średnie firmy, których jest około 70% w ogóle. Tak, tylko proszę Państwa, te kancelarie, ja rozmawiam z tymi kancelariami, które są tak zwane gigantyczne, prawda? I oni mówią w prosty sposób.
to, co my dostajemy honorarium od prywatnego przedsiębiorcy, to jest zero. Ale dostajemy pieniądze za tą sprawę, żeby ona kręciła w koło od kogoś innego. Ale jak ci powiedziałem, naród polski nie rozumie kompletnie nic. W jakim bagnie jesteśmy? Jesteśmy w śmiertelnym bagnie. Dlaczego mówię śmiertelny? Do tego przejdziemy. Chodzi o szczepawki, proszę Państwa. A propos śmiertelności właśnie, tak? No chciałem też chwilę porozmawiać, bo no, takie pytanie dostałem, tak? Że zapaść służby zdrowia no, jest totalna. Sytuacja, w której ludzie boją się pójść do lekarza, no, jest w ogóle jakaś abstrakcyjna, tak? To ja mam takie pytanie, no to mamy tutaj w Polsce. Lekarze jakoś, nie wiem, też nabrali wody w usta jak prawnicy, ale czy jest jakiś kraj na świecie, który nie poddał się tej agendzie, temu dyktatowi, nie wiem, obcych wytycznych? Tak, przekupstwa, krótko mówiąc. Proszę Państwa, są dwa państwa, Białoruś i Rosja. I teraz zobaczcie Państwo, proszę Państwa, spójrzcie w inny sposób nieco. Pytanie Pan bardzo dobre i słuszne zadał. Co ze służbą zdrowia? Przede wszystkim w Polsce nie mamy służby zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia, gdyby był tak sprawny, jak to się mówi, w elitach rządzących, to nie byłoby kolejek. W Polsce trzeba czekać na operację 3-4 i więcej lat. No to jest jakaś kpina, mi się wydaje. Skoro jest taki dobrobyt, to lekarz powinien od razu, ale nie ma tego, bo nie może być. Nie dla każdego jest służba zdrowia, pomimo że płaci składki ZUS-owskie, etc., etc. Tam się obsługuje tylko wybrany naród, a Polacy z braku laku zostają przyjęci. Ja znam to bardzo dokładnie, mam bardzo dużo przyjaciół, profesorów, lekarzy i oni mówią wprost. My musimy najpierw te, które są z PSL-u, pewne cyfry. Te osoby w pierwszej kolejności. Z PSL-u? Z PSL-u. Nie z Polskiego Stronnictwa Ludowego, tak, tylko jest. Z tych numerów oświęcimskiego, tak, co ludzie macie w trzeciej RP. U nas w drugiej RP nie ma żadnych numerów i to boli, dzisiaj rząd bardzo boli, bo są tysiące dowodów wydane i nie wiedzą, co z tym zrobić. Ale wracam do sedna sprawy, bo może to jest najistotniejsze. No właśnie, te kraje, które, czy można skopiować jakieś działania od tych krajów, które się nie poddały. Oczywiście, że tak. To co można zrobić konkretnie? Przede wszystkim... Bo już chyba nie mamy czasu. Nie mamy czasu. Wydaje. Proszę Państwa, przede wszystkim należy nie dopuścić do zamknięcia Polski powtórnie, a jeżeli chodzi o pandemię, nie ma żadnej. Jakaś pandemia kolejna idzie do Polski, tam jak będzie 1000 osób chorych, to będzie blokada wszystkiego. Nawet sklepy mają być pozamykane, co niektóre. To jest paranoja, to ale jest chory. Ale wielkopowierzchniowe chyba nie. Tam jest bezpieczny. Oczywiście, tak? Tam jest bezpieczny, bo bardzo dużo ludzi przychodzi, no i to są duże pieniądze. I pamiętajcie Państwo, PiS w swojej kampanii w 2015 roku mówił, cytuję słowa, te wielkie markety opodatkujemy, a oni ich jeszcze zwolnili, teraz dopłacają pieniądze, bo muszą dopłacić do różnicy, do obrotów. Ale naród tego Polski nie rozumie, bo naród polski jest ślepy. To wróćmy w takim razie do tych krajów. Jakie to są kraje? Mówił Pan Rosja i Białoruś. Rosja i Białoruś. To co moglibyśmy na przykład skopiować? Czy są jakieś, nie wiem, gotowe rozwiązania, które przydałyby się tutaj? W Polsce. W Polsce. Proszę Państwa, trzecia RP podpisała się obu rącz, nie wiadomo ile dostali pieniążków, za to, żeby ta pandemia była. Przecież szczepionki to są znak zapytania, ale to o tym powiemy może w późniejszym, w kolejnym pytaniu. My leżmy się aspiryną na zakrzepy. Zobaczcie Państwo, ilu profesorów, tych, którzy się wyłamali się z propagowania tego, co się dzieje w Polsce. Oni powiedzieli wręcz, nie wolno tego robić, a nie daj Boże, dzieci do 12 roku życia. I ja się zgadzam z tym, bo to jest ludobójstwo. Oni wiedzą doskonale, że staną przed Trybunałem Stanu, no niestety staną na szafocie. A chcę Państwu powiedzieć, że w Waszyngtonie buduje się w tej chwili przed Białym Domem szubienica. Tak, i to jest właśnie pokaz, co czeka tych, którzy namawiają, nakłaniają. To ciekawe, tego nie słyszałem. Znaczy, tak, ja w ogóle nie oglądam telewizji od... No ale amerykański to jest. Było pokazane. Policja nie reaguje, Biały Dom nie reaguje.
Czyli oni wiedzą, że to wszystko jest wielką lipą. I zobaczcie Państwo, Donald Trump ograł Bin Ladena, tak, bo to nie jest inna, ja o nim inaczej powiem, tylko Bin Laden, kolejny, który godzi się na światowy rząd. No to jest nie do przyjęcia w ogóle czegoś takiego. Wybicie narodów to jest lekarstwo jakieś? No jak można to zrobić? Proszę Państwa, na całym świecie ma być około 3 miliardów ludzi, a reszta musi wymrzeć. No pół miliardzie, że jest taka agenda, gdzie na świecie ma żyć tylko 500 milionów ludzi i mają być ludzie podzieleni, tak jak ta agenda mówi, na rasę panów, których będzie bardzo mało, i rasę niewolników. Tak, no w Polsce, tak, ma Pan rację. W Polsce ma być między 5 a 7 milionów ludzi tylko do obsługi panów pana. Mhm. Czyli to, co powiedział Kaczyński w 15 roku z mównicy sejmowej, my Wam tej władzy nie oddamy, my jesteśmy rasą panów. I co się toczy? To ja mam pytanie jeszcze odnośnie polską służbę zdrowia. Czy jest jakiś sposób na to, żeby ją przywrócić do, powiedzmy, no, jakiejś używalności? Bo no, mamy 100 tysięcy, ponad 100 tysięcy nadmiarowych zgonów, gdzie ludzie umierają nie tylko w karetkach, które nie dojeżdżają na czas, tak, bo trzeba, nie wiem, przetestować tego, czy on się nadaje w ogóle, ten chory, ze złamaną nogą, tak, do leczenia. Czy jest w ogóle jakiś sposób na to? Tak, przepraszam, nie 100 tysięcy, a 597 tysięcy ludzi zmarło w Polsce. Największa śmiertelność na świecie to jest właśnie w Polsce, to powiedział Morawiecki, jak również i Niedzielski. Ale co trzeba zrobić? Przede wszystkim należy rozwiązać Narodowy Fundusz Zdrowia. Mhm. Szanowni Państwo, jak to jest? Na całym świecie pacjent ma termin na operację, na wizytę u lekarza, on chodzi, idzie, nie ma żadnych kolejek, żadnych cudów, wchodzi w odpowiedniej godzinie, odpowiedniego dnia, jest obsługiwany w sposób należyty. A u nas albo dasz łapówę, albo po znajomości, albo wcale, albo umierasz. No, tak jak powiedziałem parę minut temu, jak to jest możliwe, że u nas w Polsce czeka się na operację 5, 6, 7 lat, nieraz i więcej. Ten pacjent wiadomo, że nie przeżyje tego. Bo jeżeli jest potrzebna natychmiastowa pomoc, no to nie ma, bo nie ma terminu, a łóżka są zajęte. Szanowni Państwo, Narodowy Fundusz Zdrowia to jest twór wyciągania pieniędzy od ludzi właśnie z tych składek. Ciągle podnoszą ten ZUS, prawda? Coraz wyżej, wyżej. I mówią, że jest tak dobrze. Nieprawdą, to sami lekarze mówią, że jest bardzo źle, jest gorzej, aniżeli było za komuny. Bo mówią prawdę, za komuny każdy się dostał do lekarza, miał zrobioną operację, czy też był należycie leczony. Natomiast dzisiaj tego nie ma. Proszę Państwa, do mnie przychodzą znani profesorowie, znani lekarze, wysokiej klasy fachowcy. Oni się nie zgodzili z żadną pandemią. A zobaczcie Państwo, w Rosji... Dlaczego oni tego głośno nie mówią? Bo nie mogą tego... Nie, oni mówią, co niektórzy, to są tak zwani wyklęci. Niektórym lekarzom teraz będą cofać pozwolenia medyczne. No to jest paranoja. A już to się dzieje, to co wiem. Chodzi o to, żeby całkowicie zdominować społeczeństwo. Zobaczcie Państwo, dlaczego nie pokazują wydarzeń we Francji, co się dzieje w Paryżu, w innych miastach, co się dzieje w Niemczech. Tam się Francja się pali, Niemcy również. Dlaczego w Wielkiej Brytanii premier wstrzymał się, bo jak ugrupowania zagroziły, że wejdą do parlamentu i zrobią porządek w parlamencie. No więc Boris się przestraszył i spasował. A u nas, do kogo się mają bać? Jak sami Polacy po prostu nie umieją myśleć. Oni najpierw muszą zacząć myśleć, aby później cokolwiek zrobić. No dobrze. Trzeci temat. Szkolnictwo. Upadek szkolnictwa w Polsce. Iluzja nauki zdalnej. Planowany jest na 1 września strajk nauczycieli. Nie wiem, czy on się odbędzie, czy nie. Na ile realny jest w ogóle powrót dzieci do szkół? I jak uniknąć takiej sytuacji, w której... o której już się mówi, tak, że w zajęciach stacjonarnych będą mogły w ogóle uczestniczyć tylko te dzieci, które przyjęły odpowiedni preparat. Co Pan o tym sądzi i jak tego uniknąć w ogóle? Proszę Państwa, konieczna jest Norymberga. To, co było zaraz po wojnie, zbrodniarze
byli tam osadzeni i straceni, niektórzy uciekli. Jeżeli chodzi o szkolenie zdalne, to się wszystko rozstrzygnie 1 września, bo jak Państwo chyba już wiecie, mają być szczepawki robione przy wejściu do szkoły. I według mnie to rodzice się nie zgodzą, a wiem już, że są jakieś koła rodzicielskie, które powiedziały, że one będą, te grupy pójdą i będą dzieci wpuszczać normalnie, bez jakichkolwiek maseczek, bez jakichkolwiek szczepawek. No i popieram to, jest to słuszna racja, bo to jest jedyne wyjście na tą chwilę, na ten moment. Pytanie tylko, jak się do tego zastosuje policja, ale wiemy już, że ma być to wojsko. No tak słyszałem też. Tak. I co wtedy? No wtedy wiemy już, że Prawo i Sprawiedliwość dąży do wywołania wojny domowej, a przy okazji, jak Państwo już wiecie, 17 września są manewry Wojska Polskiego przy granicy ponoć białoruskiej. I zobaczcie Państwo, ja oglądałem telewizję białoruską, oglądałem wypowiedź prezydenta Łukaszenki, on powiedział wyraźnie, jeżeli żołnierz polski przekroczy granicę jedną stopą białoruską, no to jest wojna. I co będzie? Armia białoruska zrobi defiladę w Warszawie. To jest potężna armia. Rząd polski sobie nie zdaje sprawy, oni chcieli zrobić to samo, co na Ukrainie zrobili. Ale Łukaszenka nie poddał się, pokazał swoją siłę. On pokazał, jak z karabinem chodził po mieście, prawda? Nie było nikogo, chodził. Bo on jest mądrym człowiekiem. Robią z niego czarną owcę, ale zobaczcie, ile my mamy czarnych owiec u siebie w Polsce. To wszystko czekają w kolejce po nagrodę. Tak, żeśmy trochę odeszli od tematu, bo tak. No, jest wielu rodziców i przedsiębiorców, i ludzi, którzy pracują gdzieś, tak, którzy też są szykanowani i przymuszani do tego, żeby przyjąć ten preparat. I dowiedziałem się, że jak będzie jakiś pracownik, który nie przyjmie preparatu, to ta firma ponoć ma nie dostać jakichś dofinansowań. Nie wiem, czy to jest prawda. Jest to prawdą. Szanowni Państwo, bardzo szeroki program był w telewizji odnośnie tych preparatów, jak to Pan pięknie opowie. A ja powiem tak, co to za preparat, który nie był nigdy przebadany i nie ma zgody etyki lekarskiej. Ja mam taką zgodę etyki lekarskiej, bo musiałem mieć na badania Ali plus 5% aktywnej. I ten lek nie został dopuszczony przez obecnego szefa, pana Cesaka. Ten pan to jest jakiś psychopata dla mnie. Ja to mówię publicznie, z nazwiska, z imienia, bo ja go znam osobiście. On powiedział mi wprost, panie Potocki, pana lek jest za wysoko aktywny. Wie pan, że zakłady farmakologiczne by zbankrutowały? Co pan uważa, że my dopuścimy? Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Takich leków w Polsce jest bardzo wiele. Na nie się mówi pułkownicy. Czyli na półkę pułkownik idzie i czeka na lepsze czasy. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o szkolnictwo, edukację, to ta edukacja, która jest dzisiaj w szkolnictwie, powiedzmy od szkoły podstawowej poprzez studia, bo to jest najważniejsze, jakby nie było, się okazuje, że no niestety Polski nie ma, ponieważ polska historia z historii zniknęła. Całkowicie się wymazuje dzieciom z głowy polskich króli, ile mieliśmy, nie wiedzą, jak się powie, Bolesław Chrobry, a kto to taki jest? Dzieci nie wiedzą, ja i za pana młodych lat, jak i moich, mieliśmy wszystkich króli, prawda? Lekcja historii to była lekcją historii, ale dzisiaj nawiązuje się wszystko do religii i historii państwa izraelskiego, na litość boską. Ciekawe, a w takim razie co pan sądzi o tym sposobie uczenia przez internet dzieci? Opowiem tak, czy to jest dobre? Mogę powiedzieć po moim synu. Powiedział krótko mi, tato, tutaj to będą sami geniusze. Geniusze. Ale tak naprawdę nic nie będą młodzież, dzieci wiedzieć.
Niektórym to pasuje, bo fajnie sobie siedzę w domu, mogę piwko popijać, papierosa zapalić i jestem jak na wakacjach. No, proszę Państwa, nie powinno być czegoś takiego. Nie powinno być czegoś takiego. To, że mają wprowadzić, bo to powiedział Morawiecki wielokrotnie, do urzędów i do szkół język hebrajski, to mnie zaskoczyło. Pierwszy słyszę w ogóle. Tak, niestety. Po to, że urzędowy ma być język hebrajski. A wie Pan, ile paszportów jest w Izraelu wydawane na dzisiaj? Na miesięcznie ponad 3000. Tam każdy, kto idzie, dostaje obywatelstwo izraelskie, dostaje paszport polski, przepraszam, i przylatują do Polski sobie, jako obywatele Polski. Bo my nie mamy lepszych obywateli. Mamy w Kazachstanie, w Iranie mamy. To są ludzie, którzy ratowali naród polski w czasie II wojny światowej. A ci co robić? Ci mordowali naród polski. Swój naród też mordowali. To są urodzeni zbrodniarze. To mówię prosto i oficjalnie. Wróćmy jeszcze, podsumujmy kwestię przedsiębiorców. Pytanie, co przedsiębiorcy powinni zrobić teraz? Przedsiębiorcy obecnie powinni, to może trzeba powiedzieć, tam jest ta Najno, który nie jest żadnym przedsiębiorcą, tam się podszywa pod tę sprawę. Nie mam nic przeciwko niemu. Być może strajk przedsiębiorców. No, ruch dość spory. Duży. Proszę Państwa, my 18 tego miesiąca będziemy robić marsz do pana Morawieckiego ze skutkiem. Jeżeli przedsiębiorcy chcecie się dołączyć do nas, zapraszamy. Dajcie petycję, wręczymy tę petycję i damy termin na usunięcie COVID-a, bo ja się dzisiaj mijałem z COVID-em. Nie wiem, czy Pan wie, i on poszedł bezpośrednio do Izraela, ten COVID. I to dobrze, ja współczuję temu narodowi izraelskiemu, bo są Żydzi dobrzy i są źli, tak jak wszędzie na całym świecie. No są ludzie dobrzy i źli. Tak, oczywiście. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że wy przedsiębiorcy macie ostatnią deskę ratunku. To jest ostatnia deska ratunku dla waszych firm, małych i średnich przedsiębiorstw. Ale słuchajcie Państwo, to jest teraz komedia. Doszła do mnie informacja, że ci, którzy robią z tych marmurów nagrobki, prawda, że tam są bakterie. Rany boskie, no już większego idioty to ja się nie spotkałem, żeby tak powiedzieć. Jakie bakterie? W marmurze bakterie są. No, a co, że nie można nagrobków robić teraz? Nie, będą ograniczenia jakieś wprowadzane. No przecież to jest chore. Nasza gospodarka jest w ogóle nie ma gospodarki, od tego trzeba zacząć. Te mali przedsiębiorcy, oni szaleją w tej chwili. Szaleją, bo nie wiedzą co robić, jak się ukierunkować, ustosunkować do obecnej sytuacji w Polsce gospodarczej. Przecież wiemy doskonale, że zlikwidowali cały polski przemysł zaraz po 1989 roku. Polska była dziewiątą potęgą na świecie, a dzisiaj nas w ogóle nie ma. Przepraszam, jesteśmy na przedostatnim państwie. Przedostatni na liście. Ale proszę zobaczyć. Morawiecki mówi i Glapiński powtórzył to, że ta inflacja tylko wzbogaciła ludzi. To ja się pytam, jakie on ma wykształcenie. Bo ja jak wiem, jak wszystko leci, prawda, to jest deficyt wielki. A oni mówią, że dostali dodatkowe wynagrodzenia. Jakie wynagrodzenia? No bo tak się zastanawiam, co będzie teraz, jeżeli znowu będziemy mieli powtórkę z rozrywki. Są branże, które już tego nie przetrwają. Nie wiem, czy zdają sobie z tego sprawę, ci przedsiębiorcy, czy nie zdają sobie z tego sprawy. Czy myślą, że jakoś to będzie i że, nie wiem, mogą liczyć na jakieś wsparcie, nie wiem skąd. Czy oni powinni się w jakiś sposób zorganizować, żeby, nie wiem, nie każdy sobie rzepkę skrobie, tak jak żeśmy rozmawiali w poprzednim odcinku, tylko w jakiś sposób się zorganizować? Jeżeli się nie zjednoczą, stracą wszystko, co mają, a pozostaną tylko z długami i kredytami. Proszę Państwa, ja również apeluję, abyście troszeczkę zorganizowali sobie żywność, taka, która może dłużej sobie powstać, bo rząd idzie w tym kierunku, że w pewnym momencie się okaże, że w Polsce nie ma paliwa, nie ma niczego, stanie komunikacja ta dostawcza, a magazyny rządowe są puściutkie. Rezerwy, które były, zostały wywiezione, nie ma tego. I nie ma zakupu kolejnych zapasów
żywnościowych. Proszę Państwa, do przedsiębiorców mówię, mamy okazję się zjednoczyć, bo COVID nam pomaga w tym wypadku bardzo, ponieważ jeżeli przyjdzie nas bardzo, bardzo, ale to bardzo duża ilość osób, przedsiębiorców, dzieci, młodzieży, rodziców, którzy są przeciwko tej polityce, która jest uprawiana, to jest polityka nie tylko rabunkowa, ale ludobójcza w dodatku. Ja nie tak dawno rozmawiałem z kilkoma ważnymi osobistościami obecnego rządu i oni mówią, my nie możemy się ujawnić, ale to, co pan mówi we filmach, pan mówi prawdę. Tylko niech pan zrobi coś, żeby to społeczeństwo wyszło, bo policja jest gotowa się do pana dołączyć. I rzeczywiście, co mamy, jakąkolwiek proces zrobimy, policjanci mówią, my mamy dość tego, niech tu będzie 10-15 tysięcy ludzi, my z panem wchodzimy do każdego urzędu i my jesteśmy pana ochroną. Bo my możemy też na to patrzeć. Nas za chwileczkę to samo zrobią, co z tymi ludźmi. A musicie Państwo wiedzieć, że plany są tak wielkie, tak głębokie, gdzie Wy sobie nawet nie zdajecie sprawy. Proszę Państwa, te szczypawki to jest jeszcze mały pryszcz, ale będą niestety znów obozy. Ja bym chciał, żeby bo należy wszystkich tych, co mają te szczypawki już podane, powinno się ich izolować. Ale to już słyszałem, że właśnie już są ludzie, którzy tak mówią, tak? W Gdyni budują, chyba na Oburzu, taki obóz. Tak. FEMA, niektórzy to nazywają obozem FEMA. Ja już o tych obozach słyszałem w 2007 roku. To są takie ciekawe obozy, gdzie drut kolczasty jest do wewnątrz, a nie na zewnątrz, tak? Żeby nikt nie mógł wyjść. I pytanie, dla kogo są? No, słyszałem, że to ma być dla tych ludzi, którzy nie są jakby nie tak, wzięli tego preparatu. Tak, ma pan rację, że chcą to zrobić, ale to się nie uda. To się nie uda i proszę Państwa, ci, którzy wzięli ten preparat, a są na to dowody i materiały, no niestety, to są ludzie agresywni, to nie są już ludzie, to są cyborgi, to nie są ludzie. To i ciekawe, to może zostawmy to na inny odcinek, bo zobaczymy, co się zadzieje. Przez ten moment mamy początek sierpnia, do tego 1 września mamy jeszcze trochę czasu. Ciekaw jestem, kiedy oni ogłoszą kolejne zamknięcie, bo się przymierzają. Nie wiem, czy patrzą jeszcze na to, jak społeczeństwo reaguje, czy już jest agenda, już jest decyzja. Nie wiem, czy można się dowiedzieć, kiedy to nastąpi, czy można się do tego jakoś przygotować. Tak, proszę Państwa, najprawdopodobniej 26 wprowadzą to sierpnia oczywiście, ale wahają się. Nie wiedzą, co społeczeństwo, jak do tego się ustosunkuje. Wiedzą, już pozłożyliśmy dokumenty o marsz do Urzędu Rady Ministrów, tam do pana Morawieckiego, z petycjami, żeby opuścił budynek jak najprędzej. I właśnie do 26, bo myślę, że naród dojrzeje i dojrzewa, aby wygonić to towarzystwo całkowicie. No dobrze, ale oni mają chyba jeszcze nad sobą pewne siły, które ich bronią, coś mi się wydaje. Zgadza się, ale zauważcie, drodzy Państwo, te siły, które bronią, one zaczynają kapitulować. Zobaczcie, co się dzieje, zobaczcie, jak są oni chronieni i gdzie się ulokowali ci miliarderzy, bilionerzy właściwie, którzy decydują o tym wszystkim. Nie ma ich w Stanach, są w jednym państwie afrykańskim, żyją w luksusie i tylko dzwonią i guziki naciskają. No, Polska podpisała likwidację, bo się zgodził naród. Naród polski się zgodził poprzez to, że wybrał taki rząd, jaki mamy, na zlikwidowanie Polski, bo nas nie będzie. Proszę Państwa, nas nie będzie. Jeżeli ja rozmawiam z wysokiej rangą oficerami różnych jednostek i oni mówią, ma Pan słuszną rację. Ale Wojska Polskiego. Tak. Oni mówią, Pan ma rację. My mamy już wytyczne, jak się mamy zachować. Mamy nakaz strzelania do każdego opornego. To samo ma policja, już rozkazy wydane. Wydane. No to jest. A skąd są takie informacje? Proszę. Skąd są takie informacje? Panie redaktorze, no to jest ja mam informację. Działanie wbrew. Właśnie oni. Polakom. Tak, no bo o to chodzi, żeby Polaków jak najwięcej wybić. Polacy są czwartą kategorią w Polsce.
dopiero na samym końcu. Jeżeli się mówi o uczciwości, rzetelności, to jej nie ma i nie będzie, ponieważ Polacy nie są ludźmi już. Tak, ponieważ rzekli się suwerennego państwa. To zrobił Lech Kaczyński w 2009 roku i tutaj się nie ma co dziwić. Ale jesteśmy pod ludźmi. Można się zrzec, że tak powiem, poprzez reprezentantów, no ale jeszcze jakieś człowieczeństwo chyba jest, no bo jeżeli nie byliby ludźmi, no to chyba już po nas wtedy. Panie redaktorze, pan ma rację, że jest po nas. Po nas, czyli po tych, którzy są obywatelami III RP. III RP, państwa, które nie istnieje, którego nie ma. I zobaczcie teraz, jak się pięknie oni ułożyli. Przecież my nie byliśmy żadnym państwem, jesteśmy ow republiką tylko nieistniejącą, bo oni powstali z drugiej RP, oszukali wszystkich. Przecież polityka, która jest, to jest tak zakłamana, że oni sami w to zaczęli wierzyć, że to kłamstwo, jeżeli się powie 1000 razy, to staje się prawdą. To słynne powiedzenie. Słynne powiedzenie jest, ale proszę zauważyć jeszcze jedną sprawę. Nie wiem, czy pan wie, ale nie będzie wolno rolnikom indywidualnym hodować niczego. Ani świni, ani krowy, kury. No słyszałem o przymiarkach, tak? Tak, no i to... Że bo kury to nas, też nie? No. Też nie. Bo oni będą mogli tylko kupować w sklepach. Czyli jeżeli znajdą coś takiego, to pana zamkną do więzienia. I zobacz, jeszcze jedno. Będziecie oddawać pierścionki, biżuterię do Skarbu Państwa, bo taka wejdzie ustawa. A jeżeli znajdą u kogoś złoto, to pójdzie do pierdla. No, chyba proste i logiczne. A wiecie państwo, że tak było? To są metody stalinowskie już, ale Polacy kochają. W Stanach Zjednoczonych tak było podczas wielkiego kryzysu, ale okazało się, że tylko 25% obywateli oddała to złoto, reszta schowała. No dobrze, a jak państwo patrzą na rewizje domowe, które będą w Polsce i będą wchodzić, ale do nas w żadnym wypadku, bo ja rozmawiałem z policjantami, czy wejdą. Nie, my do suwerena nie mamy nic, bo to nie dotyczy obywateli drugiej RP, to dotyczy obywateli trzeciej RP, tylko i wyłącznie. I proszę zauważyć, tak długo wydajemy dowody, na tych dowodach się lata wszędzie, ja na przykład po Europie sobie latam jakby nigdy nic i jest okej. Okay. Dzisiaj hejtują mnie, ale ja lubię, jak mnie hejtują, przecież bardzo się dobrze przy tym bawię. I proszę zauważyć, to pan ma ogródek, prawda? Pan nie może marchewki posadzić, bo najprawdopodobniej ta marchewka będzie chora. Niech przestaną zatruwać z powietrza naród. Czy Pietrus... Ale ludzie mają przecież ogródki działkowe, jakoś ale... sobie radzą. Góry ja, mają. Ja też mam, ja też mam. To... Tak. Codziennie ale... rano kogut pieje. Tak, jajko no, niesie kurka, tak, kuraszki no, się jajko. Jajko, prawda? Dokładnie. Jakoś tak. Można przetrwać. Co, oni tego zabronią? Tak. No, słyszałem, to będzie... że w Anglii już wybijają ludziom kury. Że... Wybijają, tak, to jest prawdą. W Anglii jak najbardziej tak. Ale widzicie, w Walinie, ale w Anglii tak. No tam wiadomo, że jest troszeczkę inaczej. Natomiast u nas dążą do tego, że ludzie nie mieli co jeść. Dlatego apeluję. Kupcie sobie mąkę gdzieś w młynie, zapasy tej mąki, ale też nie za dużo, bo może jakiś tam robak wyjść, czy coś w tym rodzaju. Ponieważ nie mamy innej możliwości. Ja sam robię zapasy. Nie powinienem, ale robię. Bo no co, umrę albo zjem człowieka? Niesamowite. No dobrze. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Poruszyliśmy wiele ważnych tematów i takich drażliwych, że tak powiem. Mam nadzieję, że spotkamy się raz jeszcze i że jak się spotkamy raz jeszcze, to już będziemy mogli, nie wiem, powiedzieć o takich rzeczach, które się dzieją dla dobra Polski, dla dobra przedsiębiorców. Może jak się spotkamy za miesiąc, to... Oby tak było. To będziemy wiedzieli już, nie wiem, jakie będą losy szkolnictwa, bo może nauczyciele się obudzą, jakie będą losy służby zdrowia, może coś więcej będziemy wiedzieli. No i czy przedsiębiorcy jakoś dalej śpią, czy się tak, jednoczą? Dobre pytanie, pan jeszcze jedno postawił, tego nie dokończyłem. Proszę zobaczyć, rząd sobie podniósł pensję, jak nigdy dotąd, w takim ciężkim kryzysie, jakim my jesteśmy. No proszę państwa, w normalnym państwie się dociska pasu, zaczyna się od kogo? Od rządu. Ale w takim chorym państwie, jak
trzecia RP, to się dopina, dociska tego pasa komu? Narodowi. Złoty 90 podnoszą emeryturę, 2,5 i 2,90 co niektórym. Oficjalnie to zostało podane, nawet w gazecie jest. Same koszty chyba tej operacji są większe. Niż... Oczywiście, że tak. Ale koszty to już to mało ważne jest, bo są jeszcze ważniejsze sprawy. Zobaczcie Państwo, jak benzyna zdrożała. Gaz 50%, ale ma zdrożyć jeszcze dwukrotnie. I w ten to samo energia. Tutaj chodzi o wynarodowienie, ale mówią cały czas, jak wam coś nie pasuje, to uciekajcie z tego kraju, bo my was tu nie chcemy. To nas wyrzuca się z naszej ojczyzny, a taki element społeczny się przyjmuje, bo dla mnie to jest element społeczny. Przepraszam, rozumiem, że to mówię, ale mówię o różnych narodach. Nie mówię konkretnie o jednym, ale o różnych narodach. No i tyle. No cóż, no pięknie panu dziękuję. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję również. Zobaczymy się. Do następnego razu, jeżeli pana słuchacze będą chcieli, abyśmy nagrali wspólną jakiś wypowiedź. Jeżeli będą film. Chcieli, jeżeli dożyjemy. Jak? To jest pytanie, czy się zobaczymy. No ja będę jeździł po całej Polsce, czy będzie zamknięte, czy nie, bo mnie to nie dotyczy. Nie dotyczy żadnego obywatela drugiej RP. Rozumiem. Bardzo dziękuję. Dziękuję i do zobaczenia również. Następnym razem. Dziękuję bardzo.